W naszym telefonie jest Mikołaj Janusz, pyta.pl. Dzień dobry, dobry, cześć. Kłaniam się. Witam. Cześć, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Witam Radio Wnet. Dawno się nie słyszeliśmy. Już niedługo pewnie, już niedługo. Już po wakacjach pewnie. No dobrze, Mikołaj Janusz, pseudonim Jaok, pyta.pl. Wybrałeś się z mikrofonem w sobotę na Plac de Villad w Warszawie. Demonstracja pod hasłem Nigdy nie będzie szła sama. Chodziło o tak zwane, no właśnie, no chodziło o aktywistę Michała Esz, który przedstawia się jako Margot. Jak twoje odczucia, jak twoje spostrzeżenia? Ogólnie to ten pan akurat wydaje mi się po prostu osobą będącą beneficjentem pewnego dozwolenia na różne takie relatywizmy moralne i na przede wszystkim deklaratywność tego jaką się ma płeć, kim się jest. No niestety, ale my w naszej kulturze, niestety dla takich ludzi, w takiej naszej kulturze, prawda, europejskiej, chrześcijańskiej, mamy jednak coś takiego, że oceniamy bardziej ludzi po czynach, a nie po wyglądzie, właśnie jak próbują nam zarzucić, czy po tym, co ktoś mówi, bo każdy może powiedzieć, że jest bohaterem, każdy może powiedzieć, że jest kobietą, każdy może powiedzieć, że jest jednorożcem, a nie każdy naprawdę nim jest. I o to chyba głównie chodzi, ale to nie jest tak, oczywiście wbrew pozorom, że, bo często się spotkałem, sam miałem takie reakcje na takie pierwsze informacje o różnych, no jeszcze kiedy nie było kiedyś słowa, nawet nie mówiło się LGBT, tam mówiło się gender, wcześniej jeszcze inaczej. I zdawało mi się, że to właśnie na początku, że to właśnie jest jakaś mowa obłąkanych ludzi. Potem zaczęło mi się zdawać, że wszystko to, tak jak zacząłem zgłębiać jakieś szkole frankfurskie, czy książki typu Akwarium, czy montaż Władimira Wolkowa, który, prawda, u progu życia był agent KGB, zaczął opisywać w powieściach swoją pracę. Zacząłem widzieć, że po prostu chodzi w pewnych ruchach tylko i wyłącznie o skłócenie społeczeństwa, o skłócenie starych z młodymi, o skłócenie różnych frakcji, o skłócenie płci, nawet o zatarcie jakichkolwiek różnic, które były fundamentem naszej kultury, naszego wykształcenia. Ale też kolejne takie otwarcie oczu, bo potem poznałem panią Spurek i okazało się, że ona tak naprawdę myśli. Więc wydaje mi się, że to jest trochę mieszanina takich sabotażystów, po pierwsze, którzy specjalnie chcą po prostu usiać zamęt, zresztą sami się nazywają jakiś gang zamęt, czy gang bez refleksji, czy coś takiego. Po drugie, jest to mieszanina ludzi, którzy po prostu chcą beneficjentami, czyli pan Margot, który ma 4 dziewczyny, ale jest chłopakiem i cierpi za to, że jest chłopakiem, napada z nożem, a jednak idzie do więzienia, chociaż nie ogłaszają, że z powodu prześladowań płciowych idzie tylko więzienia. I po trzecie jest to wypadkowa ludzi, takich jak pani Spurek, moim zdaniem, którzy po prostu naprawdę w to uwierzyli z jakiegoś powodu. Jeżeli spojrzymy na film, bo trzeba powiedzieć, że pyta.pl właśnie na tej manifestacji byliście i ten film Tęczowa Logika jest dostępny na serwisie YouTube u was w waszej jakby bazie całej. I mimo wszystko, że tam są te sztandary tolerancji, wolności, tak, to no, z dosyć dużą agresją się spotkałeś, a nawet doszło do tego, że jedna z młodych, pięknych, młodych kobiet, no posunęła się do bardzo wulgarnego i takiego ordynarnego zachowania, splunęła ci w twarz. Jak ty to odbierasz, bo jak człowiek widzi to z boku, no to dostaje chyba jakiegoś trochę rozdwojenia jaźni w każdym razie, że postulaty, a czyny, a to, co się widzi, zupełnie się rozmijają. No właśnie, to tak też się może wydawać, ale tak naprawdę to głównie chodzi o to, że postulaty takie, jak towarzyszą właśnie pluciu w twarz, jak on, te typu miłuj bliźniego, no oczywiście te słowa każdemu chrześcijanowi nie mogły się wydać nie kojarzące z Biblią i tak też właśnie przez te ruchy, nazwijmy to marksistowsko, LGBT nazywane, że wykorzystują oni hasła po prostu, tak powiem, ludzi
Stąd, nie wiem, ludzi z tradycją polską, chrześcijańską wykorzystują te hasła na zasadzie broni, na zasadzie, że nie atakujcie mnie, bo zobaczcie, mówicie miłości bliźniego. My oczywiście to wiemy, no i jest w Biblii napisane, że nie wolno się modlić na pokaz, nie powinno się modlić na pokaz i tak dalej. I tak samo te hasła jakby, należy je bardziej traktować jak taką skorupkę, którą się okleja jakaś jednostka wojskowa, bądź jakiś żuczek atakujący jakieś mrowisko, czy coś takiego, na wszelki wypadek, żeby dodać sobie możliwości obrony, że to jest tylko fasada i wyłącznie, a te hasła nawiązujące do miłości bliźniego są tylko i wyłącznie próbą użycia przeciwko nam naszych wartości. A jak ty byłeś podczas tego protestu, to czułeś taką niemiłą atmosferę, czułeś agresję od tych ludzi? Tak, ewidentnie. Znaczy ja nie dlatego, że ci ludzie są ogólnie jacyś wyjątkowo agresywni, tylko dlatego, że jestem dziennikarzem, który nie jest kojarzony z mediami sprzyjającymi właśnie tej opcji, bo no nie chodzi o... No, ja w życiu pracowałem dla wielu redakcji i jakby zawsze zadawałem takie same pytania, zawsze pokazywałem same rzeczy. Te same mechanizmy, bo to, co teraz się nazywa LGBT, przecież nazywało się kiedyś KOT i tak samo to wszystko po prostu zmienia jakieś tam kolejne maski. Natomiast wydaje mi się, i to sobie sam posłodzę, że to przez moją skuteczność, że po prostu to, że ja potrafię chyba z nimi rozmawiać w sposób taki totalnie, który nie jest w stanie przykleić mi łatki agresora, że po prostu rozmawiam z nimi w sposób miły, sympatyczny, gwarantuję od razu, że nie chcę nikogo bić i szarpać. I to w zestawieniu z ich agresją powoduje, że idzie przekaz taki, jak idzie, czyli prawdziwy przekaz. Tak więc spotkałem się owszem z agresją, ale nie chcę, żeby tutaj słuchacze Radia Wnet myśleli, że to wszystko są ludzie strasznie agresywni, bo zazwyczaj są to ludzie jednak bardziej skrzywdzeni niż agresywni i groźni, gdy są w dużej grupie, ale jednocześnie tacy, z którymi najpierw zawsze należy porozmawiać, a potem dopiero ewentualnie stosować jakiekolwiek procedury. Chociażby sanepidowskie, bo przecież w epoce koronawirusa. I tak, te maski, to wszystko to nie było istotne tak mocno, tak bardzo, ale też byli zwolennicy takich bardziej mocno prawicowych kandydatów, na przykład jak Krzysztof Bosak. To mnie bardzo rozbawiło, tak, gdzie stała grupa młodych mężczyzn i skandowała Krzysztof Bosak, czyli jednak taka mini kontrmanifestacja. To był rodzaj turystyki. Trzech młodych chłopaków przyszło zobaczyć, co się dzieje. Jak szczeli to, bo tak wydało im się to najprawdopodobniej rzeczą, która najbardziej oburzy. Jednak, no nie wiem, czy to... W każdym razie na pewno mieliśmy do czynienia z pokazem hipokryzji gigantycznym, bo sytuacją, kiedy człowiek pyta się dziennikarza, czy on, skąd on jest, jeżeli nie jest z Gazety Wyborczej, czy z Okopresu, czy czegoś takiego, czy z TVN-u, to automatycznie jest blokada. Nie widziałem tego nigdy w żadnych innych mediach, aż w ten sposób, no bo nawet jeżeli komuś się kiedyś nie podobało, czy mi się nie podobało, jakie medium się mi zwraca, czy komuś, jakiejś osobie się nie podobało, z jakiego ja medium jestem, to nigdy tam nie było jednak plucia w twarz, szarpania, szczucia psem, tak jak miałem też doświadczenie z demonstracji przeciwko przemocy, paradoksalnie, kiedy byłem szczuty psem przez bojówkarzy, którzy wykształceni za pieniądze Trzaskowskiego, 36 miliona z taktyki ulicznej na mnie napadli. Absolutnie nie można po prostu pozwolić sobie narzucić tego. No, nie chcę pomylić, ale ksiądz mówił ostatnio, wczoraj słuchałem bardzo mądrej wypowiedzi, nie chcę mówić nazwiska, bo nie pamiętam, w każdym razie to i wyłącznie jest fasada, znaczy to jest tylko i wyłącznie wycieranie sobie buzi słowami o tolerancji, a tak naprawdę to my się mamy wstydzić, że mamy tradycję, że mamy rodzinę, że mamy ojczyznę i nawet jeżeli nikomu nie grozimy, nie zagrażamy, nikogo nie straszymy, to i tak mamy czuć się winni, tak jak Polacy powinni, nie chcę porównywać do jakichś wydarzeń XX wieku do końca, ale znamy takie sytuacje, kiedy to różne media międzynarodowe i społeczności każą nam
czuć się winnymi za zbrodnie, których nie popełniliśmy. Też my sami byliśmy ofiarą. Też jest bardzo ważny i istotny artykuł profesora Waldemara Chrostowskiego w tygodniku Idziemy na temat właśnie tego, co tęczowa rewolucja i tęczowa logika chce nam narzucić i chce nam zrobić, a ja Państwa bardzo zachęcam do obejrzenia krótkiego materiału kilkunastominutowego Tęczowa logika, a ja już się żegnam z naszym gościem Mikołaj Janusz, pseudonim jaokpyta.pl. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję słuchaczom. I do usłyszenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie.